postanowiłam podzielić się z Wami jeszcze jednym kawałkiem, bardzo fajnym na pracę nad pierwszą czakrą. A więc zapraszam. I będziemy dzisiaj tańczyć pierwszą czakrę, Muladhary, która jest zlokalizowana na bazie kręgosłupa. Jest to najbardziej taka ciężka czakra i jest ona powiązana z naszym poczuciem bezpieczeństwa, z naszym automatycznym działaniem, z instynktami. Oczywiście będziemy tutaj tańczyć, używać ruchu ciała i muzyki, wibracji i rytmu po to, aby udrożnić energię, aby uzdrowić to koło energetyczne, ten wir energii, po to, aby ona współdziałała razem z innymi czakrami i po to, abyśmy czuli się bezpieczni, żebyśmy mieli solidne fundamenty, żebyśmy używali instynktu, ale też potrafili odczuwać niuanse i konteksty danych sytuacji, abyśmy byli oparciem dla innych i abyśmy mieli takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Pierwsza czakra to kolor czerwony, to jest też aspekt ziemi. To jest najbardziej gęsty aspekt, czyli wszelkie nasze ruchy będą ciężkie, takie słoniowate. Słoń jest w ogóle symbolem pierwszej czakry. Te ruchy będą takie plemienne, będziemy tutaj używać dużo rytmów takich basowych, ciężkich. Będziemy kładli duży nacisk na uziemianie się, czyli będziemy czuli stopy, będziemy czuli całe nogi, uda, ciężkość tutaj, twardość mięśni, nóg. No i przede wszystkim, kiedy będziemy tańczyć, ale nasza uwaga cały czas powinna być skupiona na bazie kręgosłupa, czyli tu, gdzie jest siedziba pierwszej czakry. Tak więc zapraszam Cię teraz na taniec i będziemy uwalniać dużo blokad. Będziemy się uziemiać, będziemy budować zdrowe, solidne fundamenty. Przede wszystkim daj się ponieść muzyce, daj się ponieść rytmowi. Wczuj się w ten feeling muzyki, wczuj się w wibracje i pozwól swojemu ciału się wyrażać. Pozwól tańczyć z perspektywy pierwszej czakry. Ok, gotowi? Więc zaczynamy.